Dzisiaj w nocy było tak gorąco, że w środku nocy poszedłem do biura włączyć sobie klimę i spałem tam w biurze z włączoną klimatyzacją na full, bo nie byłem w stanie po prostu usnąć. Po prostu masakra, jest taka duchota, jest tak duszno. Teraz jestem spocony bardziej chyba od tego, że jest duszno, niż od tego, że robiłem cardio, mówię wam szczerze. Także generalnie no nie rozpieszcza ta pogoda. Najgorsze jest to, że ta pogoda jest taka zmienna, czyli raz jest mega gorąco, raz jest deszcz i te wahania po prostu tego ciśnienia tak niekorzystnie wpływają na samopoczucie, że to jest masakra. Ja to zawsze mówiłem, nigdy nie byłem meteopatą jakimś. Zawsze mi się wydawało, że nie jestem meteopatą, aż do czasu, aż faktycznie zacząłem to wszystko odczuwać. Nie wiem, czy to jest kwestia związana z wiekiem, że jestem starszy, czy po prostu już nie wiem, ale jestem dziś strasznie spizgany, jak widzicie. Strasznie jakoś tak. Miałem się wyspać, nie? No, to się wyspałem. No, ale nic. Cardio zrobione. Poranny shake. Pijemy. Będę się rozciągać. I widzimy się przy śniadaniu. Pozdro. Witam was przy śniadaniu. To, co sobie dzisiaj uświadomiłem, to fakt, że wczoraj zjadłem za mało tłuszczy. Badałem sobie wczoraj tylko 5 gramów tłuszczy z czekolady gorzkiej, a przecież tosty nie miały tłuszczy. Także generalnie super. No ale zdarza się najlepszym. Oglądam sobie Johna Jewetta, z którym ostatnio robiłem podcast, także możecie się spodziewać przy weekendzie. No i co? No i zjadam i lecę do roboty, jak codziennie. Generalnie. Widziałem, że Nick Walker wrzucił filmik odnośnie swojej nocnej rutyny i tam nosi właśnie ten CPAP machine, czyli tą maszynę do spania. Także jestem ciekawy, zaraz sobie też chyba odpalę, jak zdążę, bo jestem ciekawy. Dobra, chcę nagrać tylko takiego ranta. Powiedzcie mi, jaki to ma kurwa sens, żeby robić coś takiego. Chłopak najebał tutaj 120 kg, w zasadzie to 130, bo dołożył jeszcze dychę i założył banda, który odciąża jakieś 80 kg na dole. Nie muszę mówić, że to nie jest chłopak, który jest mocno dojebany. I tak tylko chcę o tym wspomnieć, dlatego że u mnie na siłowni ostatnio jest to plaga. Wszyscy używają reverse banda, nie wiedząc w zasadzie, do czego to w ogóle jest. Także generalnie, jeżeli oglądam jakiś młody chłopak i używa tego, bo zobaczył to u Huntera Labrady czy u kogokolwiek innego, to nie jest jeszcze narzędzie dla Ciebie. To jest narzędzie dla osób, które są niezwykle doświadczone, wiedzą dokładnie, co chcą przez taki setup osiągnąć, a nie dla kogoś, kto ma do zbudowania całą podstawę mięśniową. Także ściągnij benda, ściągnij 100 kg nawet, jeżeli potrzebujesz z tego hack squata i zrób prawidłowy hack squat z obciążeniem od samego dołu do samej góry w pełnym zakresie ruchu i w ten sposób zbudujesz nogi zdecydowanie szybciej. Ja musiałem to w końcu nagrać, bo naprawdę to już jest chyba 5. albo 6. osoba, z którą widzę ostatnio, że wszyscy tych reverse bandów używają i to jest spopularyzowane przez niestety social media, jeżeli chodzi o kwestie hipertrofii, zwłaszcza dla osób początkowych, to absolutnie nie zda egzaminu. Robię właśnie swoje pierwsze kroki, czyli te, które robię zawsze po treningach personalnych. Tak, żeby troszkę wbić, mam już 5 koła. Myślę, że dobiję do około 7000 i zrywam się na zakupy do Lidla. Pracuję kupić parę rzeczy i zastanawiam się dzisiaj nad zakupieniem twarogu na noc z jabłkami zasmażonymi i z makaronem, tak żeby jak najmniejszą objętość tego posiłku ostatniego mieć, bo ostatnio mam wrażenie, że jedzenie już tego kleiku czy płatków na wieczór jest trochę dla mnie to za dużo, w sensie bezpośrednio przed snem, bo ja kładę się spać godzinę po ostatnim posiłku i mam czasem takie wrażenie, że jak się wybudzam, to jedzenie nie leży tak, jak powinno. Nie jest to jakieś wyraźne, ale takie mam wrażenie, że troszkę taki jakby refluks, więc chciałbym, żeby to było coś mniejszego, więc na razie tak rozkminiam. Szkoda, że nie mam paru gramów tłuszczu na noc, to bym wrzucił sobie jakąś granolę czy coś takiego, to pewnie byłoby najlepsze, bo to jest mało objętościowe
chociaż nie wiem, czy bym to dał radę ugryźć błonnikowo, ale zobaczymy. Nie wiem jeszcze, co wymyślę na ostatni posiłek dzisiaj. Na pewno chciałbym, żeby to nie odbiegało mocno od tego, co było do tej pory, czyli coś na zasadzie nisko błonnikowych węglowodanów, czyli coś ryżowego lub coś pszennego z jakimś takim białkiem, które mi mocno nie siedzi. Nie wiem, czy twaróg mi siedzi mocno teraz w sumie. Nie jadłem straszliwie dawno twarogu. Ciężko mi powiedzieć. Trochę nie bardzo mi się chce ten nabiał jeść, bo po ostatnich skyrach mam złe doświadczenia. Jakoś mi to nie leży. Nie wiem, czy się na ten twaróg zdecyduję. Nie wiem, czemu jakoś ten twaróg mi już tak nie podchodzi, jak podchodził mi kiedyś. No ale zobaczymy. W każdym razie coś chyba na ten ostatni posiłek pasuje mi zmienić. Albo po prostu to skondensować w jakiejś bardzo małej ilości wody, żeby to miało sens. Chociaż ja nie lubię jeść takiego kleiku betonu. No zobaczymy. Dobra, chyba znalazłem całkiem fajny produkt. Zobaczcie na to. Ryżowo, owsiano, nie, ryżowo, pszenne płatki. Makro mają całkiem niezłe, tylko 3 gramy tłuszczu na 100. Więc spróbuję chyba to dzisiaj zjeść na noc. No zdecydowanie myślę, że zrezygnuję z tego twarogu. Twaróg to nie jest coś, co mi raczej służy. Także chyba odpuszczę temat. A zostaniemy przy tych płatkach. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Dlatego, że na masie teraz pompa się zgadza, to musi się zgadzać jeszcze bardziej. Dlatego lecimy. Takie 1,5 miareczki. Cytruargina, czyli cytrulina arginina przed treningiem z Real Farmu. Powiem wam, że bardzo dobry smak. Jakby ktoś kupował, to strawberry watermelon, czyli truskawka i arbuz. Bardzo, bardzo dobry. Oczywiście nie zapomnijcie, żeby dodać lodu do shake'a. Ja nie muszę dodawać, bo mam lodowatą wodę z lodówki. I generalnie na około 40 minut przed treningiem takiego shake'a sobie wypijam. Zaraz uzupełniam dziennik treningowy i lecimy dzisiaj robić plecy. Już się nie mogę doczekać. Plecy raz w tygodniu, to trzeba się przyłożyć jeszcze mocniej niż zwykle. Lecimy. Dzień dobry, zaczynamy trening pleców. Zaczynamy oczywiście od ściągania drążka wyciągu górnego chwytem V, ja to przynajmniej tak nazywam, do mostka, czy do klatki piersiowej. Ja staram się to ciągnąć generalnie do mostka, tak żeby maksymalnie zaangażować tutaj mięśnie pleców, mięśnie najszerszych grzbietu, mięśnie obłe. Troszeczkę jest, jak widzicie, ruchy są wyszarpane, ale ja to już powtarzałem nieraz, że wyszarpane, ale kontrolowane. I generalnie w pierwszym ćwiczeniu wykonuję zawsze 3 serie. Jest to takie ćwiczenie, którym można powiedzieć, które jest siłowe, ciężkie, ale jednak nieco rozgrzewkowe, bo nieco łatwiejsze niż na przykład, tak jak teraz widzicie, T-bar row, który robię naprzemiennie z wiosłowaniem sztangą na chwytem. I tutaj w pierwszej serii, jeżeli chodzi o T-bar row, robię zakres około 8 powtórzeń, czyli jakieś 8 do 10 powtórzeń, bodajże chyba, albo 6 do 8 nawet. Natomiast zmniejszyłem tutaj ciężar delikatnie po to, aby właśnie dużo mocniej skupić się na tym dopięciu. I powiem wam, że z tym ciężarem dawno nie czułem tak pleców. Czułem plecy dosłownie, jakbym robił jakieś ćwiczenie izolowane, bo cały, od najszerszego, od dołu, aż od przyczep, pod prostownik grzbietu, czułem, jak mi po prostu wyciąga całą górę pleców, no i plus prostownik, po prostu fenomenalnie. Stąd też w drugiej serii, mimo tego, że nie jest to tak wpisane w planie, zdecydowałem się na zrobienie dropseta, ponieważ czułem dzisiaj to ćwiczenie jak żadne inne. Dlatego też stwierdziłem, że wykorzystam to i moja piękna asystentka Sylwia, moja żona kochana, pomogła mi tutaj zrobić właśnie dropsecik i to na takiej zasadzie, że po prostu do gołej sztangi ściągam, aż nie będę w stanie wykonać żadnego ruchu z ciężarem, który zostanie, że tak powiem, na kiju. Generalnie nie polecam dodawać intensyfikacji osobom, zwłaszcza które nie są zbytnio jakby doświadczone, bo takie dodawanie intensyfikacji na siłę może być zgubne i może nam się wydawać, że wszystko jest ok i nagle dojdziemy do ściany
będzie ciężko, natomiast w moim przypadku myślę, że na razie mam na tyle na tym kontrolę, że tam, gdzie czuję, po prostu tą intensyfikację danego dnia dodaję. Następne ćwiczenie jest ćwiczenie, które zrobię zamiennie z T-barem, który jest obok, z oparciem klatki piersiowej, a dzisiaj robiłem akurat maszynę właśnie na górę pleców, czyli szeroki chwyt, łokcie szeroko, mocne ściągnięcie łopatki w tyle, mocne rozciągnięcie łopatki z przodu. Tutaj 3 serie, 2 razy 8, 10, 1 seria 12, 14, czyli taka troszkę mocniej powtórzeniowa. Kolejne ćwiczenie. Normalnie w planie miałem rozpisane tutaj wiosłowanie hantlą, ale to wiosłowanie hantlą czuję naprawdę słabo. W sensie w porównaniu do na przykład tej maszyny. I w związku z tym, że jest to ćwiczenie już takie, można powiedzieć, ostatnie, jeżeli chodzi o plecy, a nie mam niczego takiego bezpośrednio, co mogłoby tak targetować tą dolną część najszerszego grzbietu, to robię to jednak na maszynie. W drugi dzień robię to na tej samej maszynie, ale w rotacji z takim odejściem lekkim do tyłu, żeby sfokusować się na maksymalnym spięciu w dole ruchu. Inaczej, tutaj jest maksymalny fokus na spięcie w dole ruchu. W osobny dzień jest maksymalny fokus na napięcie w rozciągnięciu ruchu. No i generalnie tak to chyba będę rotował, bo dzięki temu, że jestem tutaj bardzo zamknięty w pozycji, jak sobie zobaczycie zaraz, klatkę piersiową jestem w stanie całkowicie odłożyć i nie ma tutaj jakby zbyt wielkiej pracy ciałem, nie mogę tego oszukać jak w przypadku na przykład właśnie hantli, no to ten najszerszy grzbietu bardzo, bardzo mocno tutaj pracuje. Łokieć staram się pchać maksymalnie przy ciele, oczywiście wiecie, no też u mnie te możliwości jakby trzymania łokcia przy ciele są jakie są, więc to tak nie wygląda, jakby on był przy ciele, natomiast musicie mi zaufać, że jest maksymalnie na tyle, na ile ja mogę, przyciągnięty do ciała łokieć i dzięki temu ta dolna część najszerszego grzbietu jest bardzo mocno zaangażowana. I generalnie to jest różnica między pracą nad górą pleców, a nad dołem pleców, czyli ustawieniem waszej kości ramiennej. Kiedy kość ramienna idzie wzdłuż ciała, blisko biodra, angażujemy bardziej dół, jeżeli idzie wysoko, szeroko, wtedy angażujemy bardziej górę pleców. Kolejnym ćwiczeniem jest przenoszenie hantelki za głowę i jak już pamiętacie, ja to robię generalnie w taki sposób, że robię najpierw przenoszenie hantelki właśnie za głowę leżąc i skupiam się bardzo mocno, jak widzicie, na rozciągnięciu, czyli zatrzymuję nawet delikatnym pauzie w rozciągnięciu. Skupiam się na tym, żeby wyciągnąć ręce maksymalnie za siebie. To jest taki tip, bo dużo osób nie czuje rozciągania tutaj mięśni pleców. Głównie tutaj tak naprawdę będą mięśnie obłe pracować, ale jednak jakby te plecy, czyli ta szerokość, można powiedzieć, tych pleców dzięki temu ćwiczeniu może naprawdę bardzo ładnie zyskać. No to właśnie patentem na to, żeby to poczuć, jest złapanie wąsko hantla, wyprostowanie maksymalnie, jak to jest możliwe, łokci, na tyle, na ile wam to oczywiście pozwoli wasze ustawienie i staranie się wyciągania rąk jakby za siebie. Czyli nie tyle przenoszę tylko i wyłącznie kość ramienną za siebie, ale staram się sięgnąć hantelką daleko, daleko w tył. Dzięki temu to napięcie dużo mocniej przenosi się właśnie na mięśnie pleców, nazwijmy to najszerszy grzbiet, żeby można było to jakoś zamknąć ładnie w szybkie jest stwierdzenie i dużo, dużo lepiej wtedy będziecie naprawdę mogli się wczuć w ten ruch. Polecam spróbować, jeżeli ktoś próbował wcześniej albo spróbował, to dajcie znać w komentarzu pod tym czy pod następnym filmem odnośnie pleców, bo to naprawdę jest spoko opcja. To ćwiczenie łączę z ćwiczeniem, można powiedzieć, które jest dokładnie tym samym ćwiczeniem, ale angażującym mięśnie w innej płaszczyźnie ruchu, bo jak widzieliście, tam angażowałem go mięśnie pleców w rozciągnięciu, tutaj angażuję przede wszystkim w spięciu, dlatego też nie wyciągam rąk maksymalnie do góry, bo mógłbym je rozciągnąć dużo, dużo wyżej, ale na tym mi już nie zależy. Utrzymuję cały czas spięcie i staram się maksymalnie dopiąć mięśnie najszerszych grzbietu w dół. Jakby, Jezus, w dół, ręce ściągnąć w dół, dopiąć na mięśnie najszerszych grzbietów, to miałem oczywiście na myśli. I tutaj kolejny tip dla was, co zrobić, żeby wyczuć to ćwiczenie odrobinę lepiej. Wystarczy, że będziecie sobie wyobrażać, że chcecie dociskać drążek wyciągu nie tylko w siebie i za siebie, ale też w dół, czyli jakbyście chcieli ściągnąć mocno w dół barki plus dociskać mocno drążek do biodra. Takie ustawienie pozwala właśnie na mocniejsze zaangażowanie tego mięśnia najszerszego w dolnej części i dzięki temu wyczucie lepiej po prostu ruchu. Głównie jest to związane z pozycjonowaniem po prostu pracy
pracy najczęstszego grzbietu, żeby jakby dostosować sobie to ramię w taki sposób, żeby ono miało najlepszą płaszczyznę pracy do pięcia. Nie wiem, czy ja to w ogóle wytłumaczyłem w sposób, który jest dla Was zrozumiały, ale chodzi generalnie o to, że dzięki takiemu patentowi możecie po prostu lepiej skrócić mięśnie pleców, a co za tym idzie, lepiej je napiąć, a co za tym idzie, lepiej je wyczuć. Kolejne ćwiczenie to już przejście po prostu na tylny akton barku. I jako pierwsze ćwiczenie wykonuję te takie dorianowskie rozpiętki w opadzie tułowia. I ja wiem, już ktoś się tam do mnie pytał, przyczepił na Instagramie, czy to jest prawidłowe ustawienie pleców. Otóż słuchajcie, nie jest to ćwiczenie na plecy, nie jest to ćwiczenie obciążające mocno plecy, dlatego że ja mam w rękach tylko po 30 kg, więc jest to 60 kg. No, dla mnie to nie jest duży ciężar, żeby utrzymać go w takiej pozycji, więc nie jest to ćwiczenie, które angażuje mi bardzo mocno gdzieś tam kręgosłup do pracy, a takie ustawienie pozwala mi na maksymalne skupienie się na pracy barków, bo pamiętajcie, że ja tutaj staram się łopatkę mieć maksymalnie rozciągniętą i jednak nie ciągnąć z tej łopatki, tylko ręce rozpychać maksymalnie na boki, stąd też ustawienie w takim delikatnym kocim grzbiecie, można powiedzieć, pozwala mi właśnie lepiej skupić się na faktycznej pracy tego bocznego, tego tylnego, przepraszam, aktonu barku, a nie na pracy całymi plecami, co często bardzo widać u osób, że jest zaciąganie łopatkami całego ruchu i tak naprawdę tam tył barku nie robi prawie nic, wszystko robią plecy. Na koniec finisher, 25 powtórzeń właśnie na butterflyu odwróconym i tutaj tak samo staram się wyciągnąć maksymalnie ręce przed siebie, na boki, co ukradłem od Doriana Hamiltona z ostatniego filmu. To już Wam mówiłem. Tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o voiceover. Widzimy się w dalszej części materiału, także do usłyszenia. Same shit, different day. 4 tosty, czyli 8 kromek tostowych, 250 indyka, 100 gramów kleiku, 25 gramów Lucky Charm z płatki ze Stanów, w zasadzie to nie chyba ze Stanów, ale no, ze Stanów powiedzmy. 100 gramów banana, kakao i to wszystko. 200 gramów węgli, 50 gramów białka, 0 tłuszczy posiłek potreningowy. A jutro czeka na mnie dzień wysoki. Dzięki wielkie za dzisiaj. Na dzisiaj to już tyle, bo w zasadzie nie mam Wam za wiele do pokazania, chociaż może Wam jeszcze przygram ten ostatni posiłek, ale nie wiem, czy jest sens, bo prawdopodobnie polecę jednak w klasykę. Także jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępnienia, lajkowania, szerowania kanału dalej i zachęcam Was do śledzenia dalej oczywiście kanału, bo nie zamierzam póki co przestawać, więc jeżeli jeszcze się Wam nie znudziło, no to trzymajcie ze mną pion. Nie wiem, dlaczego tak powiedziałem. Nie mogę wymyślić niczego innego. Także zajadam i widzimy się jutro. 18.12. Na razie.